Witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj omówimy najlepsze kompozycje na patch 10.16. Patch, który na pierwszy rzut oka wydawał się całkiem duży. Miał on przynieść bardzo dużo zmian, ale nie wygląda to jak na razie, żeby pojawiły się jakieś game breaking kompozycje. Tak więc zacznę omawiać kompozycje, którymi możecie wbić wyższą rangę albo które sobie możecie potestować. Myślę, że ten odcinek będzie troszkę dłuższy, bo chciałbym tutaj też pokazać kompozycje, które są dobre, ale tylko na specyficznych galaktykach i omówić takie kompozycje. Tak więc będzie ten filmik tam podzielony na sekcję, jeżeli chcecie sobie przeskoczyć do jakiejś danej kompozycji, to będzie to tam wszystko opisane. Na sam początek, na pierw przód, chciałbym Wam pokazać klasycznego mecha. Myślę, że jest to bardzo stabilna kompozycja, która działa w wielu galaktykach aktualnie. Nie potrzebuje on jakichś tam super specyficznych itemów. Myślę, że z każdymi itemkami sobie poradzicie. To jest taki mieszany trochę mech, bo możecie naprawdę bardzo dużo postaci tutaj wrzucić. Ja osobiście lubię grać ten wariant, który Wam aktualnie pokazuję, czyli macie dwóch sorków, dwóch battlecastów, do tego dorzucacie jeszcze Mystika oraz Infiltratora i na 8 poziomie możecie sobie też wyrzucić Demolitionista. Wiadomo, że później wymieniamy te postacie na lepsze, czyli Ziggsa wymieniamy na GPK, tutaj Karmę możecie wymienić na Lulu, jeżeli macie ją na wyższym poziomie, bo ten buff od Darkstarów nie jest aż tak ważny. Jeżeli chodzi o itemki, to wiadomo, że na mecha chcemy zawsze mieć QSS-a, żeby jakiś Zephyr nam go nie podniósł, żeby on nie dostawał za dużej ilości CC-ków. Możecie na niego wrzucić Bramble Vesta, możecie wrzucić Ionic Sparka, Barmoga, Trapclawa, Shroud of Stillness, Frozen Hearta. Naprawdę wszystkie itemki będą na nim świetnie działały, nawet Blood Tister albo item, który dostał ostatnio buffy, czyli Hand of Justice. Ja osobiście ten itemek sobie testowałem i bardzo przyjemnie na mechu działa. Kolejne itemki, które już są troszkę bardziej specyficzne, muszą wylądować na Wiktorze, to jest wasze jedyne źródło damage'u, no Wiktor albo Shaco głównie. Jeżeli macie AD itemki, to wiadomo na Shaco, Blood Tister, jakieś GA, a na Wiktora chcemy mieć zawsze Morello oraz Spear of Sojourn, żeby on się częściej kastował. Dwa razy Spear of Sojourn też na niego może być, możecie dać jeszcze Blue Buffa, jeżeli macie nadmiar łezek albo gracie na jakimś świecie, gdzie naprawdę dostajecie dużo itemków i z takimi itemkami raczej powinniście sobie dać radę na większość przeciwników. Na 9 levelu możecie dorzucić po prostu postacie, które macie z legendarne postacie, które macie na drugim poziomie, czyli Shaco możecie wymienić na Echo, możecie dorzucić sobie Aureliona na drugim poziomie, możecie sobie dorzucić jakiegoś Thresha z Urgotami na ławce, Aureliona, no co tam naprawdę macie, to wszystko będzie świetnie działało. Całkiem prosty build, po prostu musicie dozbierać Fizza dosyć szybko, żeby za szybko z tej gry nie odpaść i nie stracić za dużej ilości HP. Tak więc jeżeli Wam RNG nie będzie pluło w twarz, to myślę, że tym buildem całkiem daleko zajdziecie. Kolejna kompozycja, która była chyba najlepszą kompozycją w ostatnim patchu, to jest Astro Sniper. Kompozycja, którą już pewnie bardzo dobrze znacie. Możecie ją grać na kilka sposobów. Możecie grać na czterech snajperów, a możecie też grać po prostu na dwóch snajperów. Na froncie zawsze chcecie mieć Wukonga, Nautilusa oraz Gnara, bo macie wtedy Vanguarda oraz tą postać potrzebną do osiągnięcia Astro i wtedy faktycznie z tyłu możecie sobie dostawić albo dwóch snajperów w postaci Ashe i Caitlyn, albo możecie sobie dołożyć jakichś mystików, na przykład Karmę i Sorakę. To też bardzo fajnie działa, bo wtedy macie jeszcze Darkstara pod waszego Gina, możecie sobie właśnie dorzucić tym Sorakę na 9 levelu, zagrać jakąś Janę, możecie też grać Blitzcranka, który wam da Chrono oraz Brawlera. Kilka wariantów możecie zagrać tym buildem, ale te postacie, czyli Jin, Teemo, Wukong oraz Gnar są w tym buildzie bardzo, ale to bardzo wymagane. Jeżeli chodzi o itemki, to na Teemo zawsze chcecie mieć Morello oraz Blue Buffa, a na Gina najlepiej by było Last Whispera oraz Infinity Edge'a. Wtedy naprawdę przez wszystkich się możecie przebić na Gnarze, wszystkie itemki defensywne bardzo się będą dobrze sprawowały. Ionic Spark, żeby wygrać early game'a, Bramble Vest, Frozen Heart, Varmok nawet możecie dać. On wszystkie te itemki świetnie przyjmie. Solidny build, tylko musicie, wydaje mi się, że musicie troszkę schajrolować, albo nie tracić za dużo HP w early game'ie, żeby te postacie faktycznie znaleźć, bo jest to dosyć drogi i wymagający build, bo są tu aż 4 postacie, które są kluczowe i wszystkie są za 4 golda. Jeżeli Teemo albo Jin wam nie wejdzie na drugą gwiazdkę, to prawdopodobnie bardzo szybko z tej gry odpadniecie. Tak więc na pierwszy rzut oka prosty build, ale jednak trzeba troszeczkę tamtymi postaciami namieszać, żeby w early i w midgame'ie za dużo HP nie trafić. Kolejny build, który świetnie się sprawuje, to jest Zed pod Blade Mastera. Dobrze wiemy, że ta postać najlepiej wykorzystuje ten item. Dostał on teraz buff w tym patchu, tak więc Zed pod Blade Mastera jeszcze lepiej działa i do tego dokładamy po prostu 6 Blade Masterów, jakich tam znajdziecie. Najlepiej właśnie Mastera Yasuo, żeby mieć jeszcze Rebeli, Riven oraz Shen, żeby mieć Chrono.
I potem możecie sobie tu rzucić Ksaję, żeby mieć też potencjał wejścia w Celestiali, jeżeli będzie taka potrzeba. Świetnie się ten build sprawuje, jeżeli faktycznie z Zeda złożycie Blade Mastera. Jeżeli z Zeda nie złożycie Blade Mastera, to właśnie myślę, że ten build możecie grać tylko i wyłącznie, jeżeli trafiacie bardzo dobre postacie i macie perfekcyjne itemki na Mastera. Bo jeżeli stracicie za dużo HP w early game, to po prostu ten build za szybko odpadniecie, żeby znaleźć wszystkie postacie na trzeci poziom. Bo najlepiej, gdyby Shen był na trzecim poziomie oraz Master Yi był na trzecim poziomie. Riven i Relia na drugim poziomie. Jak znajdziecie Zed albo Yasuo na trzeci poziom, to też świetnie się to tutaj sprawuje. Na ósmym poziomie możecie dodać jakąś Lulu, żeby mieć Celestiala, ale nie jest ten poziom wymagany. Jeżeli chodzi o itemki na Mastera, to ja preferuję Rapid Fire Cannona i Hurricane'a, a na trzeci item już jest, trzeci item jest troszkę zależny od tego, na kogo gracie. Możecie dać QSS-a, możecie dać Rabadona, możecie dać Ginso. Ja preferuję dawać Rabadona i na Shena wszystkie itemki defensywne, żeby on na tym froncie jak najdłużej stał. Może to być Bramble Vest, może to być Zezeroth, może to być Frozen Heart, Farmog. Co tam macie, możecie na niego rzucić. Jeżeli chodzi o galaktyki, na których ten build się bardzo dobrze sprawdza, to Treasure Trove, czyli skarbiec, tam gdzie wypada więcej itemów, oraz galaktyka, gdzie macie darmowego rola co rundę, bo wtedy te postacie faktycznie możecie znaleźć na ten wyższy poziom i tak dużo HP nie stracić. To są dwie takie galaktyki, w których ta kompozycja się świetnie sprawdza. Najlepiej chyba właśnie działa skarbiec, czyli Treasure Trove, i jeszcze gdybyście wyskautowali w early game, czy nikt w to nie idzie, żeby wam nie zabierał czempionów, bo Mastera i naprawdę musicie znaleźć na trzeci poziom, żeby ten build wypalił i żebyście mogli nim wygrać grę. Kolejna kompozycja to jest banalnie prosta kompozycja do zagrania, czyli cybernetyki, cyborgi tam po polsku, jeżeli ktoś gra. Bardzo proste do zagrania w early game, bo po prostu musicie znaleźć jakichś trzech cybernetików. Najlepiej gdyby to była Vayne od razu, jakby wam poleciała z minionów, no ale wiadomo, że Lucianem też się zadowolimy. Składamy tych sześciu cybernetików i dokładamy poboczne, bardzo mocne buffy, które tam można zagrać. Zaraz wam pokażę, jak te itemki też powinny wyglądać. I do tych sześciu cybernetików co chcemy dołożyć? Chcemy mieć Caitlyn. Caitlyn jest najlepszym snajperem pod Vayne, bo daje nam ona chrono, gdy dołożymy sobie Wukonga. Wukong nam daje Vanguarda oraz chrono. I tak ten build mniej więcej wygląda na ósmym poziomie. Na dziewiątym poziomie możemy sobie zagrać na spokojnie Thresha, żeby mieć jeszcze mana Rivera z Irelią. Tą Irelię sobie możemy zagrać właśnie zamiast Luciana, albo zamiast Fiory, zależy co tam macie. I to wszystko będzie właśnie tak fajnie sobie wyglądało. Jeżeli chodzi o galaktyki, na których cybernetyki działają najlepiej, to mogą one zadziałać na każdej galaktyce, jeżeli wystarczająco co zhajrolujecie, czyli szybko dostaniecie Vayne, szybko dostaniecie Vayne na dwójkę oraz macie bardzo dobre itemki. Jeżeli chodzi o galaktyki, w których możecie ten build po części sforsować, no to właśnie skarbiec, bo macie większą ilość itemów, większą ilość golda. Myślę, że na tej galaktyce, gdzie leci więcej golda, też możecie po części ten build zagrać. Na binary świecie, gdzie możecie rzucić tylko dwa itemki, też możecie cybernetyków zagrać, i to chyba wszystkie galaktyki, w których cybernetyki się sprawdzają. Galaktyce Super Dance, czyli tam, gdzie dostajecie darmowy Force of Nature, też możecie tych cybernetyków zagrać, bo to jeżeli nałożycie Force of Nature na jakąkolwiek postać, która jest cybernetykiem, to też zaliczy to jako item i też doda wam te statystyki, plus dodatkowa postać w tym buildzie zawsze dobrze się sprawdzi, bo wtedy możecie albo troszkę wcześniej zrolować, żeby znaleźć tą Vayne na dwójkę, albo możecie zostawić jakiegoś kolejnego traita w postaci właśnie chrono czwartego, jak dostawicie sobie Riven, albo cokolwiek byście tam nie mieli pod ręką. Jeżeli chodzi o itemki, to na Vayne zawsze chcecie mieć Last Whispera oraz Infinity Edge'a. Jeżeli z Ireli zrobicie Infiltratora, to też będzie to świetnie działało. Ja akurat lubię na Fiore bardzo sobie zagrać Zephyra albo Redemption, jeżeli mam właśnie takie itemki bardziej defensywne. Na Leone, żeby wygrać early game'a, bardzo lubię składać Ionic Sparka, żeby nie tracić właśnie dużej ilości HP i móc sobie wejść w tam wyższe level, bo ten Ionic Spark na Leonie praktycznie wygrywa early game'a sam. Jeżeli chodzi o Vayne, no to Frozen Heart świetnie działa. Frozen Heart też bardzo fajnie działa na Echo. Na Echo możecie złożyć Red Buffa, tego Red Buffa przełożyć z Luciana. Na Vayne możecie zrobić z niej jeszcze Star Guardiana i dorzucić Janę. Możecie zrobić z niej Blade Mastera. Możecie jej dać Deathblade'a, no naprawdę kilka itemów tutaj ona przyjmie i wszystkie będą się świetnie sprawdzały. Tak więc ten build, nie polecam go forsować na każdej galaktyce. Jeżeli dostaniecie dobre postacie i odpowiednią galaktykę, to śmiało możecie go zagrać i myślę, że świetnie się sprawdzi. Osobiście moja ulubiona kompozycja, czyli sześciu rebeli. Myślę, że można teraz tych sześciu rebeli sobie zagrać, albo rebel z brawlerami, zależy jak wolicie grać.
na specyficznych galaktykach też będzie ten build troszkę lepiej się sprawował. Nie wiem, jak dobry on jest, nie wiem, czy to jest build, którym naprawdę będziecie mogli wygrywać gry. Ja osobiście już kilka gierek tymi rebelami zagrałem, wszystkie były na lekkim high rollu, tak więc nie wiem, jak dobry ten build faktycznie będzie w takiej normalnej gierce, ale jak na razie nie wyglądało to zbyt źle, czyli gramy po prostu 6 rebeli, dokładamy Blitza oraz Eza, żeby mieć te poboczne synergie i tak ten build po prostu wygląda. Malphite stoi z przodu, żeby mieć Brawlera oraz tego 6 rebela jako frontlane, do tego dokładacie jeszcze Yasuo i tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi o itemki na Jinx, to ja osobiście bardzo lubię itemki, które się składają głównie z BF-ów, czyli Deathblade, bo ona właśnie z tym blasterem może sobie tego Deathblade'a szybko nastakować i do tego dwa razy Giant Slayer. Myślę, że itemki defensywne nie są aż tak potrzebne, głównie przez to, że Shaco troszkę wypadł z mety i nie będzie jakiś tam infiltrator zbyt mocny skakał i one-shotował waszej Jinx, a przez to, że ona dostaje potężną tarczę od 6 rebeli, to przez pierwsze tam kilka sekund i tak będzie wystarczająco bezpieczna, żeby tego Giant Slayera i Deathblade'a rozpędzić i nastakować. Jeżeli chodzi o Blitzcranka, to na niego zawsze chcemy mieć Zephyr, dlatego ja ten build też lubię grać na skarbcu, właśnie na Treasure Trove, bo możecie sobie wygrać early game'a składając Ludens Echo na przykład na Ziggsie i powoli przechodzić w ten build. Na Malphite możecie złożyć bramę Vesta, Warmoga, co byście tam nie mieli, na niego możecie dać, żeby właśnie tego early game'a też wygrać, a Red Buff zawsze ląduje na Ezrealu. Jeżeli dostaniecie już tego Aureliona, no to możecie na niego rzucić Morello i na 9 levelu zagrać sobie Gangplanka, najlepiej tego Gangplanka zagrać sobie z GA, bo wtedy macie większą szansę, że on się odpali i dostaniecie jeszcze Demolitionista z Ziggsem. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to nie macie tutaj za dużo pola do manewru, bo tylko Blitzcranka tak naprawdę możecie przestawić na prawo albo na lewo od tej piramidki rebeli i nic się tutaj oprócz tego nie da za bardzo wykombinować. Myślę, że to jest najlepsze ustawienie tych rebeli, żeby Blitzcrank przyciągnął kogoś, Ziggs go właśnie zestunował i zadał kolosalne obrażenia i żeby Jinx się mogła na tej postaci szybko odpalić. Dosyć łatwy build, nie wiem jak silny on będzie, mam nadzieję, że będzie dosyć silny w tej mecie, bo to jest jeden z moich ulubionych buildów do grania w aktualnym secie w TFT. Kolejny build, który jest grywalny w tym patchu, to są dziewczynki. Zawsze dziewczynki są gdzieś tam grywalne, ale myślę, że teraz wymagają dosyć specyficznych itemów, bo żeby skompletować cały ten build, potrzebujecie całkiem fajne itemy na Syndrze w postaci Blue Buffa oraz Rabadona i mega mocne defensywne itemki na Niko. Wszystkie te itemki są potrzebne, żeby właśnie ten build jakoś się tam dobrze sprawował. Musicie jeszcze mieć protektora na tej Niko i tak to właśnie wygląda. Możecie tu rzucić jakiegoś sorcerera mocnego, na przykład Xerata, żeby ta Janna tego Xerata boostowała i wtedy macie jeszcze 4 sorków. Wiadomo, że to jest late game'owa kompozycja. W mid game'ie po prostu skupiacie się, żeby ta Syndra i Niko miała jak najlepsze itemy. Jeżeli chodzi o te itemy właśnie, to zawsze chcecie mieć na niej Warmoga, jeżeli macie taką możliwość, bo wtedy ona będzie dostawała więcej tarczy od protektorów, bo protektorzy dostają tarczę od max HP, czyli jeżeli dacie jej tego Warmoga, to ona po prostu więcej na tym froncie wystoi. Ja osobiście bardzo lubię Bramble Vesta, bo ciężko się przebić takim kompozycjom jak właśnie Rebele, bo rzadko kiedy na Rebelach się składa Last Whispera, więc przez tego Bramble Vesta ciężko się przebić i do tego jakiegoś Ionic Sparka, żeby właśnie w early game'ie za dużo HP nie stracić, ale zamiast tego Ionic Sparka możecie nałożyć też Dragon's Claw'a, możecie nałożyć Morello i te itemki świetnie się sprawdzą. Tak jak mówiłem wcześniej, na Syndrze chcecie mieć Blue Buffa oraz Rabadona, żeby ona one-shotowała te wszystkie postacie. Jeżeli będziecie mieli 6 Star Guardianów, to te dwie postacie powinny się dosyć szybko odpalać i prawdopodobnie zamiatać przeciwników. Jeżeli chodzi o Janę, to Spear of Sojourn w połączeniu z Hurricane'em będzie najlepiej działał, bo jeżeli ona się pierwszy raz odpali, to wtedy Spear of Sojourn będzie nabijał i dodatkową manę, a Hurricane też będzie prokował Spear of Sojourn i te połączenie tych dwóch itemków szybciej nabija jej manę, przez to ona może cały czas kastować. Ciężki build do złożenia, osobiście nie forsowałbym go. Nie wiem, na jakich galaktykach ten build jest wystarczająco dobry, bo osobiście go nie gram, nie lubię go za bardzo grać, bo nie grałem nim zbyt wiele i myślę, że jest dobry, bo widziałem, że jest dobry w kilku grach, ale na jakich galaktykach on faktycznie jest dobry i na jakich go możecie po części forsować, to musicie się już dowiedzieć sami, najlepiej na grach normalnych, żeby nie było na mnie znowu, że wam polecam jakieś gówno buildy. Ci z was, którzy niedawno zaczęli grać w Teamfight Tactics, mogą nie wiedzieć, o co chodzi z tą taktyką, ale już wam biegnę wytłumaczyć. Generalnie chodzi o to, żeby mieć Rambla jako naszego głównego carry. Do tego chcemy dołożyć jeszcze 4 Celestiali, żeby on się tam gdzieś leczył.
Jeszcze mamy z tyłu kilku snajperów. I tak ten build mniej więcej wygląda. Musicie tutaj w sumie dołożyć jeszcze Ziggsa, którego potem wymieniacie na GPK. Oraz tą Xayę potem wymieniacie na Lulu. To jest raczej całkiem oczywiste. I jeżeli chodzi o itemki na Rambla, to chcemy mieć właśnie Infinity Edge'a oraz GA, żeby on tam mógł się odnowić i jeszcze raz skastować. I ta rękawica w połączeniu z Infinity Edge'em daje nam 100% szansy na uderzenia krytyczne z umiejętności też, tak więc ten Rumble odpala się obszarowo i podsmaża naszych przeciwników, dlatego nazywa się Barbecue Rumble. To jest build dosyć śmieszny, przyjemnie się go gra, ja go grałem na rankedach już kilka razy i można nim zająć top 4, może nawet i wygrać grę, ale potrzebujecie naprawdę specyficznych itemków i delikatnego high rolla, żeby tą gierkę wygrać, tak więc jeżeli chcecie sobie ten śmieszny build przetestować na normalkach, to jak najbardziej was zachęcam, bo może on wygrać grę. Ważne jest, żeby mieć właśnie 4 celestiali oraz demolitionistów i te bardzo specyficzne itemki na Rambla. Jeżeli wam te itemki polecam na takiej galaktyce jak Galactic Armory, albo dozbieracie je wszystkie na skarbcu, czyli na Treasure Trove, to możecie w tego builda sobie pójść. Ale przez to, że teraz dużo osób idzie w mecha w obecnej mecie, to ciężko wam będzie uzbierać Rambla na trzeci poziom, żeby tą grę wygrać. Więc myślę, że ten buildzik przetestujcie sobie na normalkach. Jeżeli naprawdę fajnie wam siądzie na rankedach, wcześniej dostaniecie Rambla oraz odpowiednie itemki, to możecie sobie go przetestować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli zapomniałem o jakichś kompozycjach, to dajcie mi znać w komentarzu. Myślę, że Hyperroll, Xayah oraz Vanguard Mystic dalej są w mecie na niektórych galaktykach. Jeżeli zhyrolujecie, możecie je zagrać, ale myślę, że już o tym nie muszę wspominać. Tak więc jeżeli wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Ja was jeszcze raz zapraszam na mojego Twitcha. Jeżeli możecie mi tam zostawić followka, to byłbym wdzięczny. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, że te kompozycje będą użyteczne i do usłyszenia.